Cześć wszystkim, to znowu Płynie 7, ma to dalszy ciąg MacPixela. Dobra, dzisiaj gramy rozdział 4. I wylądowaliśmy w jakimś domku. Dobra, tutaj są rozdziały. No cóż, nie ma co gadać, bierzemy się do roboty. Runda pierwsza. MacPixel, uratuj dzień. Wieży Eiffla jeszcze nie ratowaliśmy w tej grze. Jest Francuz. Aha, możemy zebrać płot? Możemy z nim złoić Francuza? Możemy. O, było warto, było warto. Dobra, teraz jakieś miasto. Wszyscy latają. To chyba znowu kupa. Nie, to was od kanałów. Aha! Trzy dziewczynki w trzech różnych kolorach. Dobra, zresztą nieważne. Żeby to wzdzielić Godzilla? Aport! O, wróciła! A, dobra, dobra. Teraz czas na piramidę. Mumia jest dynamit. Możemy coś zabrać tej mumii? Wygląda na to, że nie. Możemy zabrać dynamit? Możemy. Możemy dać to mumii? Chyba nie. No cóż. To? O, MacPixel. Dobra, czy standardowa metoda z alkoholem zadziała? 1%. Zadziałało. Ocaliliśmy Sejm brytyjski. Remember, remember. MacPixel ocalił Sejm. Niski tlen. Chyba MacPixelowi to nie przeszkadza. Masz tlen. Dobra, nieważne. Biały dom. Dzisiaj ratujemy bardzo ważne miejsca. Aha. MacPixel, nikt cię nie widzi, jesteś mistrzem kamuflażu. MacPixel uratował Biały Dom, brawo! Który najwidoczniej tańczy kopułą swoją. Dobra, wracamy do wieży Eiffla. Żeby coś jeszcze zrobić poza złojeniem Francuza w łeb? Żeby to odstawić? Nie. Czy mam mąż? O, tak, świetnie! MacPixel, uratowałeś wieżę Eiffla, wyrzucając... Zresztą nieważne. Dobra, sytuacja z Godzillą, próba druga. Może jeżeli rzucimy to tym dziewczynkom? Nie chcecie? Może... Nie, to nie zadziała. Godzilla świetnie aportuje. I to tyle, jeżeli chodzi o nasz win streak. Dobra. Co jeszcze mogę zrobić z tym dynamitem? Nie mogę go chyba nigdzie kliknąć. Może mogę mu dać w rączki? Nie. To chyba będzie trudniejsze wyzwanie niż reszta. Okej, dobra. Wracamy do niskiego tlenu. Co możemy zrobić? Nacisnąć przycisk? Aha! To nie zadziałało. Dobra.
Już wiemy, że ten włas raczej nic nie robi. Co one mogą zrobić? O, możemy dać... Możemy, tak, możemy. Dobra, wracamy do piramidy. O, sekretny przycisk, powiadasz. Który nie działa. Dobra, spróbujemy go nacisnąć, ten przycisk, przy pomocy dynamika, ale to potem, dobra. A może chcesz wziąć butlę, położyć ją tutaj. High oxygen, ale to niczym nie pomaga, bo już tak się rozbijamy o asteroidę. Mac pixel. Dobra, spróbujemy tak to zrobić. Nic się nie stało. Może jest jakiś jeszcze inny sekretny przycisk. Poszukamy. Mac Pixel uratował sondę kosmiczną, wystawiając nogi przez okno, zresztą nieważne. Mac Pixel. Dobra, może jest jeszcze jakiś inny sekretny przycisk? Nie wydaje mi się. No cóż, to by było tyle. Musimy bardziej podejść do tego logicznie. Wszystkie zagadki dają się logicznie rozwiązać. Mówiąc logicznie, mam na myśli klikać wszystko, co się da. Dobra, wezmę dynamit. No i to nie działa. Dobra, to już próbowaliśmy. Po prostu nie mam żadnych innych pomysłów. Proszę. Dobra, sorry za to. Mały telefon. Dobra, wracamy teraz. Jak tu wrócić? O, dobra. Wracamy do mumii. Nie wiem, możemy jeszcze raz spróbować nacisnąć ten przycisk. Nie. To nie zadziała. Naprawdę nie wiem, co teraz zrobić. Może... Naprawdę próbuję klikać na wszystko, ale... chyba nie ma nic więcej. I naciśnięcie przycisku w ostatnim momencie również nic nie zmienia. Mac Pixel, pomocy, nie wiem co robić. Kliknę na każdej... Klikam mumię w każdy możliwy sposób i nic. No cóż. Ta piramida chyba bardzo chce być zniszczona. Albo przynajmniej ktoś inny bardzo chce zniszczyć tą piramidę. A! Znalazłem bombę! Okazuje się, że to... nie dynamit jest problemem. Och, Mac Pixel. Trzeba było tak od razu. Dobra, i to by była runda pierwsza rozdziału czwartego. 11 prób ocalenia piramidy.
ale w końcu się udało. Dobra, jedziemy dalej. To jest rozdział drugi? Nie, to jest runda trzecia. No cóż, trudno. Chcemy robić trochę nie po kolei. Miś, który celuje do nas z broni. Siema, misiu. Nie, mak. Okej. Widzę, że to nie jest pierwszy przyjaciel misia. Część poziomów jest poblokowana. Może to jakaś właśnie, jak przejdziemy pierwszy. Zresztą nie ważne. Ale możemy znowu załadować? Nie możemy. Tym razem nie pogramy w Space Invaders. Dobra. Autobus. I Batman. Batman, masz gaśnicę. Zrobiłeś z Batmana wyrzutnię gaśnicy. Brawo, MacPixel. Jesteś kreatywną osobą. Chcę ten twój dynamit. Masz, zjedz go. Ktoś tam jest. Okej, to nie zadziałało. Spróbujemy innego jakiegoś podejścia. Okej, baza na Marsie z powrotem. Czy to jest Robo MacPixel? Robo MacPixel potrafi bronić się przed prawdziwym MacPixelem. Tak. Okej, to może jeżeli weźmiemy klucz i damy go Batmanowi, to nam odda. Brawo, MacPixel, teraz jesteś e-MacPixelem. To by chyba była część pierwsza autobusu. Teraz część druga autobusu. MacPixel musi rozbroić bombę. Może jeżeli odetniemy ten kondensator? Nie, to nic nie zmieni. Dobra. Miś, część pierwsza, po raz drugi. Czyli zabierzemy mu broń? O, teraz mamy latarkę, brawo! Ale to nic nie zmieniło. Dobra, baza na Marsie, część pierwsza. Czyli weźmiemy bombę i damy ją Robo MacPixelowi? Nie. Okej, brawo MacPixel, jesteś wewnątrz Robo MacPixela. To była baza na Marsie, część pierwsza, a teraz baza na Marsie, część druga. Mogę to jakoś złapać? Nie? Mogę wziąć bombę? O, jest za ciężka. No cóż, trudno. Sytuacja z Batmanem, część druga. Co jeżeli zabierzemy ten układ scalony? Chyba nie zadziała. Nie. MacPixel. Dobra. A co jeżeli weźmiemy i latarkę, i... Chyba trzeba najpierw wziąć na dynamit, potem dopiero na latarkę. Tak, to ma sens. Dobra, wracamy do Robo MacPixela. Co my tutaj mamy? To nic nie zmienia, MacPixel. Kolor tła konsoli nic nie zmienia. Okej. A co jeżeli... zabierzemy to. Nie. To dalej nic nie zmienia.
Dobra, to teraz zaczynamy dynamit i latarką. Teraz mamy przynajmniej szansę rozbroić to coś. Brawo, MacPixel. Miś, część druga. Umiesz to rozbroić? Jeżeli zabiorę ci latarkę? To wszystko gaśnie. Nie tak się ratuje misia. Dobra, teraz ratujemy Robo MacPixela. Też jeżeli weźmiemy to i klikniemy na bombę, to nic nie działa. A jeżeli to klikniemy na komputer? Okej! Właśnie uratowaliśmy Robo MacPixela. Zresztą nieważne. Dobra, co jeżeli wyjmiemy ten układ graficzny? 3DX. Brawo, MacPixel, jesteś genialny. Dobra, dobra. Czy mamy tu coś jeszcze poza dynamitem? Tą dziurą? MacPixel, MacPixel. Dobra, co możemy jeszcze zrobić? Możemy zabrać, że ten układ. Nie, to nic nie zmienia również. No będziemy wyrywać wszystko po kolei, aż coś zadziała. MacPixel. Dobra, bierzemy bombę i spróbujemy oczywistego wyjścia. No nie. Dobra. Zobaczmy, co tu jeszcze możemy zrobić. No, możemy odciąć zasilanie, tak. To było jakby uziemienie, więc baza, zresztą nieważne. To zasilało cały układ, więc brawo, MacPixel. Dobra, co możemy jeszcze z tym zrobić? Z tym dynamitem? Możemy dać go dziadkowi? Nie. Możemy kliknąć na latarkę? Brawo, MacPixel! Podwójna incepcja. MacPixel! I dzień jest uratowany. Co nam zadało? Potrzebowało najwięcej prób? Oczywiście układ elektroniczny. Okej, dobra, to byłaby runda trzecia, teraz runda druga. Runda druga. Explodicious. Nawet nie spróbuję tego przetłumaczyć. Okej, co wygląda na ślub? MacPixel pocałuj pannę modu. Ha, ona ma dynamit. To już jest jakaś odpowiedź. Znowu gaz. Co jeżeli zabiorę? Nie mogę zabrać. Tutaj coś płonie. Mogę to zjeść? Mogę przygasić. Da, ratowaliśmy stację paliw. A cóż tym razem? Jakieś laboratorium? A, prognoza pogody. Czy mogę pokazać prognozę pogody? Nie mogę dać tutaj. Mogę dać pani? Zjadaj chmurę. O, MacPixel. Tym razem jakaś gitara? A, opera. Czy mogę wziąć pochłoźnik i nakręcić nim dziadka? Tak, to totalnie działa w ten sposób. MacPixel. Okej, chińskie żarcie. Możemy wziąć pokebola i złapać tego sumo? Nie, to on złapał nas.
Mac Pixel Market. Czy możemy wziąć pistolet i zastrzelić tego gościa? To jest pistolet na wodę. Mac Pixel, Mac Pixel. Ratuje dzień przez przypadek. Dobra. Z powrotem do zręczni. Czy możemy wziąć różdżkę i zrobić coś? Możemy, ale to chyba w niczym nie pomoże. Nie! Żaba zjadła dynamit z ostatniej chwili i w ten sposób ocaliła namiot. Jej, MacPixel! Dobra, wracamy tutaj. Cokolwiek to było. Aha. Może jeżeli weźmiemy tak pioruny i damy pani, to może coś... Aha. I tutaj poszło nasze combo. Nic już trudno. Wracamy do teatru. Może możemy wziąć wąchłośnik i nakręcić samochód. Brawo, MacPixel, uratowałeś teatr. Albo i nie. Dobra, wracamy do sumo. Możemy wziąć Pokebola i złapać nim dynamit? Nie, bo sumo używa zasłony dymnej, smoke scream. I nasz atak pudłuje. Okej, dobra. Co jeżeli weźmiemy słoneczko i damy tej pani? O, MacPixel. Nadal nie wiemy, gdzie jest bomba. Może to ma coś związanego z kamerą? Dobra, może jeżeli weźmiemy bombę? Wąchoźnikiem? Wąchoźnik nie tak działa. To służy do samochodów, MacPixel. Naucz się w końcu. Co jeżeli weźmiemy dynamit tak po prostu? Nie możemy wziąć dynamitu. Nie możemy. Dobra. Spróbuję teraz coś zrobić z tą kamerą. O, okazuje się, że tutaj jest dynamit. Miałem rację. Bum, MacPixel. Okej, wracamy tutaj. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy wsiąść do samochodziku? Aha, to nie był samochód, to była tylko tektura. W końcu to teatr. Mogłem się domyślić. O, MacPixel. Możemy pogadać sumo? Nie jest zbyt rozmowy. Dobra, a chcę jeszcze zobaczyć, co inne te chmurki pogodowe robią. Na przykład słoneczko. Chcesz słoneczko? O, MacPixel. A co jeżeli po prostu zabiorę ci bombę? I dziadek ją zje. I zdetonuje. Brawo, MacPixel. Uratowałeś dzień. Co jeszcze tu można zrobić? Musimy wziąć Pokebola i... Nie. Tego już próbowałem. No cóż, trudno. Stacja meteorologiczna. To nie jest stacja, to raczej tylko... Dobra, nieważne. A co jeżeli weźmiemy deszcz i pokropimy to na kamerę? Jej! Ratowaliśmy stację telewizyjną. Brawo, MacPixel. Dobra. Z tym się chyba będziemy męczyć.
Co jeżeli po prostu zajdę... Nie mogę w ogóle zejść od tyłu. To uruchamia reakcję łańcuchową. Dobra, co w takim razie możemy zrobić? Czy pogłaskać cię po główce? Nie? Tego już próbowaliśmy. I nie działa. Co jeszcze możemy zrobić, MacPixel? A, możemy kopnąć cię w kostkę. Ale to nic nie zmienia. Dobra, może możemy go pokebolem kopnąć w kostkę. I złapać wtedy dynamit w pokeball. Jej! O, MacPixel, MacPixel. Gdyby nie twoja kreatywność, świat wybuchłby już kilka razy. Okej, dobra. Się okazuje, samo nie było aż tak trudne jak piramida. Przynajmniej tam się dało coś kliknąć. Dobra. W każdym razie to był rozdział 4. No cóż, teraz chyba będę musiał poprzechodzić te wszystkie rundy w złotym czasie, żeby zobaczyć, co będzie, jakie są te zablokowane poziomy. Dobra, trochę mi to zajmie. Póki co dziękuję jednak wszystkim za uwagę i na razie.